Witajcie! W dzisiejszym filmie chciałem po raz kolejny pokazać Wam proces tworzenia zbiornika, w którym podłożem jest ziemia ogrodowa z lignitem i żwir rzeczny. I nic więcej. Ja wiem, że już to pokazywałem, ale ciągle są pytania, jak ja to robię, a że się okazja znalazła, bo dostałem do zagospodarowania akwarium 120 litrów, zaokrąglam, bo te panoramiczne szyby powodują u mnie przypomnienie o matematyce, całkach, różniczkach i sumkach, czy innych tam takich. To pokazuję po raz drugi, ale nie obiecuję, że ostatni. Akwarium stanęło w miejscu, gdzie już stały dwa feralne zbiorniki. Feralne, bo wylały się na podłogę w sposób niekontrolowany. O zbiorniku nic już mówić nie będę, bo jest kompletny. Żeby coś teraz rosło, potrzebujemy wody i podłoża. Światło już mamy. Najpierw sprawdziłem szczelność akwarium, zalewając je wodą opecha, którego nie sprawdziłem, zawierającą to i tamto, a znajdującą się u mnie w kranie. Akwarium zalałem do pełna i okazało się, że nie przecieka. To wcale nie znaczy, że nie zacznie przeciekać. No ale nie można być aż takim pesymistą. Wylałem wodę, a raczej użyłem jej do podmian w innych zbiornikach, mając na uwadze kraje, gdzie wody brakuje i ich czarni mieszkańcy schną z pragnienia. Ciekawe, czy mój gest spowodował zaprzestanie schnięcia albo chociaż spowolnienie schnięcia czarnych mieszkańców. Podejrzewam, że nie. Podejrzewam też, że absolutnie o moim geście nic nie wiedzą i mają to w dzidzie. Kiedy akwarium wyschło, postanowiłem położyć w nim podłoże. Oczywiście, tak jak zwykle, w moim przypadku jest to ziemia ogrodowa, zwana tu także podłożem uniwersalnym. Nie wiem, jakiej firmy, nie pamiętam, nie przyglądałem się. To pytanie jest mi stale zadawane: jakiej ziemi używam? No więc odpowiadam zgodnie z prawdą, pierwszej lepszej, jaką znalazłem w ogrodniczym. Powiem więcej, nawet nie ja ją znalazłem, a podarowali mi ją znajomi, którzy mają jakieś związki ze sklepem ogrodniczym. Wzięli pierwszą lepszą, kupili i przywieźli. Ja sam nic nie wybierałem. Tak więc wracając do tematu, nawaliłem tej ziemi do zbiornika, a w zasadzie na dno. Na wierzch się nie udało pomimo wielu prób. Wszystko kurczę spadało na dół. Grawitacja czy coś. Ile pan tej ziemi sypie? To następne pytanie, które często słyszę. Staram się, aby wysokość warstwy ziemi wynosiła jakieś 1 cm po lekkim uklepaniu i nie mierzę tego miarką. Robię to na oko. Jeśli będzie półtora centymetra, to też nic się nie stanie. Ale większa warstwa nie jest pożądana w zbiorniku. Pewnie istnieje pogląd, że jak włoży się więcej ziemi, to na dłużej starczy. Oczywiście jest to prawda. No może półprawdy. Nie, nie ma w tym nawet krzty prawdy. A dlaczego? A dlatego, because, że co prawda, wkładając większą ilość ziemi, dostarczamy więcej wszelkich nawozów do zbiornika, ale ta ilość może okazać się zabójcza na początku przygody z akwarium ziemnym, czyli ziemniakiem, pyrem w Poznaniu, i deserem w radomiu. To nie mój żart, proszę na mnie nie najeżdżać. Więc duża ilość ziemi może spowodować atak totalny glonów w nowo powstającym zbiorniku, kiedy jeszcze nie ma stabilizacji i nic nie pracuje tak jak powinno. Dlatego też bardzo często ludzie popełniający ten błąd muszą restartować zbiornik. I tu teza, że ziemia starczy na dłużej się załamuje, bo akwarium jest zlikwidowane. A to na tym biednym centymetrze trwa nadal. Oczywiście generalizuję, pułkownikuję i majoruję. Jeden włoży więcej i akwarium będzie działać, a drugi włoży tyle samo i będzie kiszka. Ten centymetr ziemi to nie jest mój wymysł. Szczegółowe badania i testy wykonał Instytut Badań nad Tymijowym z Sanesco No dobrze, to mój wymysł. Można już go nazwać warstwą Mosarta. Mam nadzieję, że jak umrę to pokryją mnie kilkoma takimi warstwami, żebym nie wystawał zbytnio. Drugim powodem niekładzenia większej ilości ziemi jest zapadanie się w nią żwiru. W przypadku kiedy kładziemy siatkę, ten proces jest znacznie dłuższy, a ja postanowiłem tym razem siatki nie kłaść, ale do tego wrócimy. Po położeniu warstwy ziemi dodałem do niej lignitu, aby uzupełnić ją w mikroelementy, w tym tak potrzebne żelazo, magnez, wapń, molibden, bor, miedź i substancje humusowe. Nie wkładałem w podłoże nic więcej. Żadnych kulek glinianych czy czegoś podobnego. I nie twierdzę, że to jakieś zło wcielone, tylko dodając lignitu, kulki już w niczym nie są potrzebne. Jak ktoś chce dodać, proszę bardzo. Nic się zdarzyć nie powinno. Zresztą to nie jest jedyny przepis na podłoże z ziemi ogrodowej. Ludzie wkładają tam różne rzeczy i ja się wtrącać nie zamierzam. Ja wkładam tylko lignit, bo według mnie i oczywiście badań Instytutu Sane Escobar to całkowicie wystarcza. Lignit wymieszałem z ziemią żeby równo się w niej rozłożył i ziemię uklepałem moją brudną dłonią. Teraz wykonałem coś, co kiedyś wykonywałem zupełnie inaczej. W wielu filmach i w moim także pokazywane było korytko zrobione z długiego kawałka tektury, które trzeba było wyciąć, złożyć do kupy, pokleić, postrzywać i położyć na dno. Potem do niego wsypać ziemię, a na zewnątrz wysypać żwir oddzielający ziemię od wszelkich szyb z wyjątkiem tej dennej. A ja bezczelnie zamiast tego użyłem zwykłej jakierki, nawet nie japońskiej, tylko zwykłej, polskiej, patriotycznej, o niestety niemieckiej nazwie. Nie przytoczę bo za dużo w niej umlautów. I tąże jakierką w kilkanaście sekund odsunąłem warstwę ziemi od szyb, a w wolne miejsce nasypałem żwiru. Teraz przez godzinę będziecie oglądali proces sypania żwiru do zbiornika. A ja sobie w tym czasie zrobię kawę, a może nawet i się zdrzemnę. No dobra, przyspieszmy ten proces. Jak zauważyli czujni obserwatorzy, nie położyłem na ziemi siatki. Błąd? Zapomniałem? Nie, to czysta premedytacja. U mnie, jak wiecie, rośliny dość dobrze rosną i nadmiarów się pozbywam. Niestety, siatka powoduje, że rośliny o bujnym systemie korzeniowym są praktycznie nie do wyjęcia. Kryptokoryny czy też żabienice tracą mnóstwo korzeni. Dlatego też postanowiłem zaryzykować w tym zbiorniku wyłażeniem ziemi na wierzch, ale też ułatwić sobie życie. I ograniczenie wnerwienia, kiedy wyjmując rośliny, wyjmuję same liście, a korzenie zostają pod siatką. Po nasypaniu odpowiedniej ilości żwiru, czyli około 5 cm, postanowiłem wykorzystać lignit, który miałem i stworzyć dzieło epokowe i na miarę międzynarodowego aquascapingu. Oczywiście nic mi z tego nie wyszło. Tak więc, po skonfrontowaniu moich planów z rzeczywistością, zrewidowałem moje zamysły i stworzyłem model pod zagadkową nazwą, a zarazem i tytułem Podwodny model zatopionego kanu bez załogi, ale z wiosłami. Ponieważ ta nazwa wydała mi się za długa, zmieniłem ją na podwodny model zatopionego kanu bez załogi, jak również bez wioseł. Bez wioseł nie skróciło nazwy, ale znacznie zmniejszyło wagę projektu. Generalnie wsadziłem lignitowe skały, przypominające drewno, bo są w końcu z drewna mającego wiele milionów lat, bez zupełnego ładu i składu. Wyszło tak jak na filmie, więc lepiej odwrócić oczy. Do akwarium włożyłem filtr. Aquaela. Możecie zobaczyć go w filmie, ale nie w tym, bo go tu nie ma i nie ma go w akwarium, bo w sumie po jednym dniu pracy wywaliłem go ze zbiornika i zastąpiłem wewnętrznym fluwalem. I dobrze, bo Aquael mnie wkurzył nieznacznie. Jak ktoś chce go ode mnie odkupić, to super, bo pieniądze przeznaczę na budowę streamu, czyli w kontakcie na żywo z moimi widzami, czyli z wami. Taki myk. Ale o tym pewnie powiem coś więcej kiedy indziej. Tak więc włożyłem do akwarium filtr fluvala. Jako filtr wewnętrzny zajmuje więcej miejsca, ale zasłoniłem go lignitowymi skałami i praktycznie go nie widać. Akwarium było zaplanowane jako miejsce do obsadzenia roślinami, które już się nie mieszczą w innych zbiornikach. Oczywiście moje plany zawsze ulegną zmianie tuż przed ich realizacją. Stwierdziłem, że mam za dużo. Anubiasów. Myślałem, że mam ich dwa, trzy, może cztery krzaczki, które muszę tu wsadzić. Kiedy zacząłem przerzedzać anubiasowe pola w innych zbiornikach, okazało się, że do tego zapakowałem tyle, że więcej się chyba nie zmieści, a w innych jeszcze sporo zostało. I tak powstała Anubiasiarnia. Co prawda tylko jeden gatunek, ale stwierdziłem, że wcale najgorzej nie wygląda. Oczywiście, jak sądzę, Anubiasy będą jeszcze wielokrotnie przesadzane i zamieniane miejscami. Nie przywiązywałem ich do skał, a tylko lekko przysypywałem korzenie żwirem lub przytrzymywałem lignitem. Tak więc ze zmianą miejsca, przycinaniem i tak dalej nie powinno być większego problemu. Pewnie to wszystko ulegnie jeszcze zmianie, ale na razie wygląda tak jak na filmie. Do akwarium po trzech tygodniach czekania na stabilizację parametrów wpuściłem stado kupików, które od razu zaczęło się mnożyć. Ryby jedzą, nawożą i pływają w te i weftę. Czyli wszystko gra. I tak właśnie powstało i wygląda nowe akwarium 120 litrów, które stoi w miejscu, gdzie już dwa akwaria się rozszczelniły. Czyli jest duża szansa, że długo nie postoi. Pewnie to wina duchów albo tektonicznych ruchów, a może to po prostu pępek świata.